Politycy Prawa i Sprawiedliwości, przedstawiając swój program, pod lupę wzięli także sprawy socjalne. Teoretycznie zarząd województwa i polityka władz regionu ma się nijak do ilości rozwodów i dzietności mieszkańców zachodniopomorskiego. Politycy PiS znaleźli jednak pewne zależności, które w istotny sposób przedkładają się na poziom życia w regionie. Według radnego Pawła Muchy należy zdefiniować i wykluczyć wiele problemów socjalnych i społecznych, które istnieją w województwie zachodniopomorskim. Są to tego rodzaju problemy jak niska dzietność, brak zastępowalności pokoleń, to Państwo macie tę wiedzę, wzrost liczby rodzin niepełnych, coraz więcej związków partnerskich, ale co bardzo tak istotne i co bardzo negatywne, wskaźnik rozpadu związków w województwie zachodniopomorskim w skali rozwodów jest wyższy niż w Polsce bardzo zdecydowanie. Według danych Urzędu Stanu Cywilnego na 1000 zawieranych ślubów przypada ponad 400 rozwodów, a liczba rośnie z roku na rok. Tylko co to ma do polityki w województwie zachodniopomorskim? Jak się okazuje, bardzo dużo. Małżonkowie wyjeżdżają bowiem za granicę, a to nie sprzyja budowaniu relacji rodzinnych. Zostaliby, gdyby mieli pracę. Szczególnie też uderza to, że takim wzrastającym wskaźnikiem dotyczącym przyczyn rozwodu w województwie zachodniopomorskim jest dłuższa nieobecność jednego z partnerów czy małżonków. Czyli mamy sytuację gospodarczą, która przekłada się na sytuację rodziny. Mamy też informację dotyczącą wskaźnika bardzo wysokiego wykluczenia społecznego w regionie, czyli tego, że bardzo duży odsetek ludzi korzysta z pomocy społecznej. Bezrobocie rodzi bowiem patologie społeczne, a szersze wsparcie należy się także samotnym matkom oraz opiekunom osób niepełnosprawnych w całym regionie. PiS martwi się także o niską dzietność. Statystyki pokazują, że jest lepiej niż w latach ubiegłych, co wcale nie oznacza, że jest dobrze. Ludzie wtedy decydują się na inwestowanie w przyszłość, czyli dzieci, kiedy mają pracę. Kiedy mają pracę, która jest pracą stabilną, opartą o solidną umowę i wynagradzaną tak, żeby przynajmniej na tym minimalnym poziomie tą rodzinę można było utrzymać. To są truizmy, ale warto o tych truizmach przypominać. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zapewniają, że za ich rządów przeznaczone będą dodatkowe środki finansowe na pomoc celową dla tych najbardziej potrzebujących, jednak podstawą są nowe miejsca pracy, bo tylko one będą zapewniać spokój i bezpieczeństwo finansowe mieszkańcom Szczecina, ale także całego województwa.